19 lipca w Parku Kościuszki można było poczuć się jak na najlepszych brazylijskich plażach. Wszystko za sprawą otwartego treningu capoeiry zorganizowanego w ramach poniedziałkowych rozruchów organizowanych przez Urząd Miasta Pruszkowa. Capoeira jest sztuką walki, która łączy w sobie taniec, koordynację, a walczący ze sobą zawodnicy skupiają się na unikach i płynnych przejściach. Nieodzownym elementem capoeiry jest także muzyka. Po prostu zobaczyłam pewnego razu capoeirę na festiwalu. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia i ta miłość trwa do dziś. Ćwiczę w tej chwili akurat mniej regularnie, bo pandemia, bo kontuzje, ale to jest taka miłość moja na całe życie. Chociaż akrobacje wykonywane przez trenujących mogą się wydawać skomplikowane, to warto dać szansę capoeirze. Capoeirę może ćwiczyć każdy, kto chce. Nie ma żadnych kategorii od, może dwulatka jeszcze nie, bo trzeba mieć pewną koordynację ruchową i świadomość swoich części. Ale oprócz tego żadnych ograniczeń. Zapraszamy serdecznie, jest to fantastyczna i muzyka, akrobacje, czujemy się trochę jak rodzina. Korzystając z okazji, zapytaliśmy się także przedstawicieli Urzędu Miasta o sam pomysł na organizację poniedziałkowych rozruchów. Zaproszeni zostali capoeirzyści po to, żeby zaprezentować swoją właśnie sztukę walki w ramach poniedziałkowych rozruchów. Co tydzień w poniedziałki, głównie w Parku Kościuszki, są organizowane wydarzenia. W tym tygodniu właśnie capoeira, w przyszłym tygodniu boks, w następnych tygodniach będziemy mogli potrenować m.in. judo. Wszystkich aktywnych mieszkańców serdecznie zapraszamy na kolejne poniedziałkowe rozruchy. Jak się okazuje, dzięki takim wydarzeniom można zadbać o aktywność fizyczną oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących sportu, który jest tematem spotkań.